To tak, no to przejdę w sumie do meritum, bo już wszystko zostało powiedziane. To, co chciałbym przedstawić, to jakie zalety posiada Astro, jakie możliwości optymalizacyjne oraz pokażę case study, jak można przenieść frontend strony do innej technologii, czyli templatka WordPressa przeniesiona do innej technologii frontendowej i wykorzystać wtedy WordPressa jako headless CMS-a bez żadnych zmian w samym CMS-ie. To tak, jeśli chodzi o aktualne wdrożenie, jest to templatka WordPressa, która była oparta o Hizela. Jest to framework, który oddziela backend od frontendu, czyli mamy dwie warstwy oddzielone, co jest wygoda przy deweloperce. Treść stron była oparta o pole ACF-a Flexible Content. Jest to taki layout do wyboru danego modułu i wtedy pojawiają się pola według modułu, który wybierzemy. Formularze były oparte o Contact Form 7. Multijęzyczność strony była w WPML-u oraz metatagi były oparte o wtyczkę Yoast. Więc było zadanie przenieść te funkcjonalności do nowej technologii. To tak, zaobserwowane problemy, które były w aktualnym wdrożeniu. Na pewno moduły niektóre wykorzystywały jQuery oraz ciężkie biblioteki na przykład do sliderów, więc to wymagało na pewno przepisania JavaScriptu, co przekładało też się na średnią wydajność. I projekt stał się mało skalowalny, bo jeśli była potrzeba dołożyć jakieś komponenty, które wymagały dodania trochę JS-a, spadała wydajność strony, więc to było bardzo problematyczne. Rozwiązanie to przeniesienie strony do Astro, samego frontendu, wykorzystanie WordPressa do wystawienia danych, następnie takie dynamiczne, interaktywne komponenty jak slidery, formularze przenieść do technologii Vue.js, w której się super czuję. Typowanie danych, które pomoże nam zbudować strukturę używanych danych, które pobieramy oraz pomoże nam uniknąć potencjalnych błędów z typem danych. A sama architektura CSS-a będzie oparta o popularny framework Tailwind. To tak na początek, dlaczego wybrałem Astro? Czym jest w ogóle Astro? Jest frameworkiem JS, który jest skoncentrowany na tym, aby jak najszybciej wyświetlić te statyczne treści, a dynamiczne treści, takie interaktywne, załadować z odpowiednim priorytetem. I dzięki temu on jest stworzony do tworzenia turbo szybkich stron, gdzie wydajność ma znaczenie. Jedna z zalet Astro to jest renderowanie po stronie serwera, czyli server-side rendering. Drugi tryb to jest generowanie stron statycznych. Aktualnie w tym wdrożeniu wykorzystałem SSG, ponieważ treści rzadko się zmieniają i nowe rzadko się pojawiają. Podejście Zero.js chodzi o to, że w porównaniu do na przykład Vue czy Reacta, Astro nie potrzebuje żadnego JS-a do załadowania strony, co jest dużą zaletą. Możemy zintegrować swój ulubiony framework, czy to Svelte, Vue, React, Solid.js, jest tego mnóstwo. Są to core'owe integracje przygotowane przez Astro. Architektura Wysp to duża zaleta, o której potem opowiem dokładniej. Wysoka wydajność oraz ci, co znają JS-a, jest bardzo niski próg wejścia. Sama implementacja Astro, musiałem na początku postawić sobie pytanie, co wybrać, czy WP REST API, czyli natywne API WordPressa, czy wtyczkę WP GraphQL. To tak,
Na pewno płaska struktura danych przemawia przez REST API. W GraphQL mamy zagnieżdżoną. Przy typowaniu danych, budowania struktury danych, to nie jest zbyt wygodne. Możemy w WPRS API stworzyć łatwo dodatkowe rootsy czy dodatkowe pola, które możemy wykorzystywać w endpointach. WP GraphQL posiada taki wbudowany builder zapytań, który pomaga przyspieszyć budowanie zapytań do wybierania danych. Takim minusem WPRS API jest sytuacja, gdy potrzebujemy wyciągnąć więcej potrzebnych danych z WPRS API, potrzebujemy więcej zapytań, a WP GraphQL zrobi to jednym zapytaniem i to jest jego przewaga. Ale wybrałem z uwagi na TypeScripta i wygodę, wybrałem WPRS API i zoptymalizowałem pobranie danych co do minimum. To tak, to jest przykład endpointu z WP REST API, gdzie mamy po prostu pobranie postów i jak widzimy, nie wiem czy to jest widoczne, tam jest ID kategorii, czyli tutaj byśmy potrzebowali dodatkowego zapytania, aby pobrać dane na przykład, jaki ma tytuł ta kategoria. Mam nadzieję, że jest widoczne, to jest przykładowe query z WP GraphQL-a. Jak widzimy, on automatycznie już wyciąga dane o tej kategorii, jaki ma tytuł, więc tutaj mamy to wszystko za jednym zapytaniem. Sama struktura projektu Astro jest oparta głównie o dwa katalogi, czyli katalog public, gdzie mamy takie statyczne pliki jak fonty, obrazki i katalog SRC, gdzie mamy głównie pliki i strukturę naszego modelu danych, które odpowiada za zbudowanie statycznych stron. Jeden folder, jeden katalog warty uwagi to Pages, gdzie w wersji drugiej to już jest content, jestem jeszcze przed migracją do wersji drugiej Astro. I tutaj są pliki, które są odpowiedzialne za zbudowanie statycznych stron, czyli jak widzimy oparłem to, potrzebowałem tylko czterech plików, aby zbudować wszystkie strony WordPressa. Tutaj, jeśli chodzi o składnię Astro, jest bardzo podobna do wyrażeń JSX. Są tam drobne tylko różnice. Możemy używać w strukturze HTML-a bezpośrednio JavaScripta. I Astro umożliwia dodanie takiego nagłówka pomiędzy myślnikami, gdzie możemy zaimportować jakieś komponenty, możemy zainicjować propsy, do których możemy potem, używając ten komponent, przekazać dane. Możemy przetwarzać tam te dane oraz z automatu mamy dostępny obiekt Astro Props, gdzie tu jest użyta destrukturyzacja i można używać wtedy te dane przekazane z komponentu w strukturze HTML. Tam jeszcze dodam, że można załączyć tag script i tag style i w momencie, kiedy Astro przetwarza na serwerze plik, dorzuca do heada przetworzony ten style i script. Jeśli chodzi o dynamiczne dodawanie klas, jest bardzo proste. Możemy przekazać tablicę ze stringiem i obiektem i w momencie, kiedy warunek jest spełniony, to wtedy klasa jest dodawana, albo przekazać sam obiekt. Tutaj jest na przykład przykład pobrania danych jednego z plików. Jak widać, jest taki operator spread przy slagu. On informuje Astro, że tutaj może wystąpić zagnieżdżony slug, czyli możemy na przykład stworzyć sobie w tym miejscu strukturę na przykład case study business i on wtedy automatycznie wygeneruje te takie ścieżki. Mamy dostępną taką funkcję JS-ową get static paths, która generuje te wszystkie ścieżki i pliki. Przygotowałem sobie taką funkcję usePages, która zwraca mi dane i mogę używać w każdym miejscu, używając jednej funkcji.
z automatu Astro wyrzuca w propsach przekazany, zwrócony props i możemy przekazać dalej do komponentu. Ja to przekazałem do komponentu template, w którym dzieje się logika, gdzie jest wybierany dany moduł i przekazywane dalej dane z danego modułu. Architektura wysp. Na czym to w ogóle polega? Wyobraźmy sobie, że mamy już wyrenderowaną stronę i niektóre fragmenty, jak tutaj jest załączone na obrazku, możemy wczytać z odpowiednim priorytetem bez blokowania wczytania strony. I przygotowałem taki przykład, to jest formularz kontaktowy stworzony we Vue.js i mamy takie trzy dyrektywy, które pozwolą, takie trzy podstawowe dyrektywy, które pozwolą wczytać komponent. Pierwsza dyrektywa client load wczytuje komponent najszybciej jak to możliwe, czyli jest to wysoki priorytet. Możemy to wykorzystać do wczytania elementów, które są kluczowe z punktu widzenia użytkownika, na przykład menu. Następnie client idle. W momencie zostanie komponent wczytany, kiedy zwolni się główny wątek, czyli w momencie wczytania strony. I ostatnia, najlepsza według mnie dyrektywa, client visible. Wczyta komponent dopiero wtedy, wykorzystując interfejs intersection observer, w momencie, gdy użytkownik zeskroluje do miejsca, gdzie zaraz ma się pojawić dany komponent i on dopiero w momencie tym zostanie załadowany. Czyli jak stworzyłem sobie formularz kontaktowy, recaptcha, sam formularz zostanie załadowany dopiero, kiedy użytkownik zeskroluje do tego formularza. Astro umożliwia takie integracje wbudowanych komponentów image i picture. Jest to oparte o przetwarzanie obrazów za pomocą biblioteki Sharp. Takie zalety to możemy wtedy mieć kontrolę i przetwarzać obrazy co do piksela. Jest wygodny format, wydajny format WebP oraz współczynnik proporcji w momencie, kiedy potrzebujemy użyć, nie wiem, kwadratu z obrazka, no to automatycznie on zostanie docięty i wykorzystujemy już odpowiednio przeskalowany obraz. Jak wdrożyłem CF7? Jedyne, co trzeba zrobić, to zarejestrować roota, na którym odpalimy funkcję, która odpali shortcode'a, czyli wygeneruje nam HTML-a i następnie, pobierając takiego HTML-a, mamy tam wszystko dostępne, żeby stworzyć formularz. Jedynie, co musimy pamiętać, to trzeba własnoręcznie już napisać komunikację z API, czyli wszystkie errorsy, które przychodzą do danego pola, to trzeba to obsłużyć. I w momencie, kiedy mamy integrację z recaptchą ustawioną w konfigu CF7, no to musimy zadbać o to, żeby pobrać token przed wysłaniem formularza. Jeśli chodzi o WPML-a, tłumaczone treści, wystarczy tylko przekazać atrybut lang, raczej parametr lang do WPRS API. I jak na przykład przekazujemy lang.pl, no to automatycznie zwraca nam tłumaczoną treść w języku polskim. Switcher języków, trzeba pobrać hreflangi dla danych stron, pokażę wdrożenie, jak to zrobiłem. A tłumaczenie layoutu, akurat w tym projekcie tego nie potrzebowałem, ale możemy stworzyć JSON-a z tłumaczeniami danego języka, nie możemy wykorzystać wbudowanego wykrywania fraz do tłumaczenia WPML-a, bo mamy odseparowany front od backendu i z tego wtedy nie możemy skorzystać. Switcher języków. Nie wiem, czy kod dobrze widać, ale jedyne, co tam trzeba zrobić, to pobrać aktywne języki i po prostu pobrać linki według tego, czy jest to aktywna strona, czy kod językowy jest nieaktywny, no to wtedy musimy pobrać ID przetłumaczonego postu. I następnie zwracamy już przetłumaczoną tablicę i możemy zbudować sobie switcher języków. Yoast był chyba najprostszy do wdrożenia. Dodajemy do
endpointa pole Yoast Head i z automatu mamy wszystkie tagi, które są zaimplementowane na danej stronie. Wykorzystujemy taki wbudowany komponent fragment, do którego przekazujemy dane i on renderuje go wtedy tam, gdzie go przekażemy. Jeśli chodzi o deployment, mamy do wykorzystania gotowe rozwiązania. Można sobie przeczytać. Jedynie Buddy nie obsługuje server-side renderingu, reszta tak. Są to płatne rozwiązania. Możemy się pokusić o własne rozwiązania, czyli możemy sobie zrobić jakiegoś batona w admince, który odpali skrypt bashowy, który zbuduje w odpowiednim katalogu na serwerze, odpali tego builda. Potencjalne pułapki i błędy. Na pewno, jeśli użyjemy w nagłówku Astro pliku Astro, użyjemy interfejsu, który jest dostępny tylko po stronie klienta, czyli Window, Document oraz inne też interfejsy, dostaniemy błąd, że nie jest zdefiniowany, więc możemy tylko użyć wtedy tych interfejsów w tagu script, który zostanie załączony po stronie klienta i to jest taka potencjalna pułapka. Następnie brak użycia słówka kluczowego await. W momencie tutaj mam funkcję, która jest promisem. Jak nie użyjemy awaita, to w danej zmiennej dostajemy promisa zamiast zwróconych danych, ale jak użyjemy awaita, wtedy funkcja poczeka i zwróci dane otrzymane z API. Kolejna pułapka to import pliku Astro do Vue czy Reacta. Nie możemy bezpośrednio tego zrobić, bo Vue nie zrozumie składni Astro i wywali błędem. Możemy użyć Astro slota i wtedy możemy wrzucić komponent, który zostanie przetworzony po serwerze i on zostanie załadowany dopiero po stronie klienta, czyli jest wyrenderowany na stronie, po stronie serwera i jest wrzucony do komponentu, w tym wypadku Vue. W jakich projektach się sprawdzi? Myślę, że sprawdzi się w strona firmowa, landing page, sklep internetowy, bo tam wydajność ma znaczenie oraz jakaś prosta aplikacja. Nie sprawdzi się w dużych portalach z dużą ilością treści, bo jeśli sobie wyobrazimy, że treść stron jest oparta o flexible content i mamy dużo tych modułów na stronie, to strasznie baza zacznie się rozrastać. Myślę, że wtedy zamiast Astro i Headlessa bym po prostu użył Gutenberga, bo to byłoby lepsze rozwiązanie. Aplikacja webowa oraz panel administracyjny, jeśli tak byśmy chcieli wykorzystać framework Astro, myślę, że on nie jest przeznaczony do tego typu rozwiązań. Lepiej jest wykorzystać technologie, które są do tego przeznaczone, typu Vue czy React. Porównanie wydajności. Jak widzimy, już nie pamiętam, ile tam było, 68 na desktopie, tu mamy setkę, total blocking time 0 milisekund i mobilka 96 punktów poprawiona, więc jak widzimy, Astro daje nam dużą wygodę, dużą wydajność. Tak jak Maciek wspomniał, są pewne problemy, tak jak deployment, dodatkowy build i trzeba po prostu używać takiej architektury w projektach, do których ma to sens. Ja dziękuję za uwagę.